Cześć. Przepraszam, że dawno nie było filmu, no ale teraz wam pokażę, co się zmieniło, a się sporo zmieniło. To wam pokażę. Kuliczki. Muszę im zrobić klatkę, bo tak nie mogą one. Jedną już popsuły mi nawet od papug. Ale to chwilowo. Ja tutaj chcę, żeby mi to nie uciekła żadna. Uciekaj! O. Po prostu leciała na mnie. No, odlatują tu jak. Wchodź teraz. Dobra. I teraz tak o. Tutaj w tych budkach nic nie ma. W tej budce też nic nie ma. Ale w tej budce już jest. I ogólnie jestem bardzo zadowolony. Bo jest tu 5 jajek. Wszystkie z nich są zalężone. To już około półtorej tygodnia mają. Jedno ma prawie 2 tygodnie jeszcze. Jeszcze około drugie, półtorej tygodnia i będą młode się kluły, ale spokojnie, młode już też są. Tutaj mamy budkę zegarek. Jak widać, są tam już takie źdźbła małej trawy, noszą tam. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Założyłem. No i teraz przechodzimy do pierwszego malucha w tym filmie. Wczoraj się wykluł. No tak, już wyszłaś. No to tak o. Tutaj jest tylko jedno jajko zalężone jeszcze. Jedno to jest albo puste, ale jeszcze wolę przytrzymać. A drugie to... Mi się wydaje, że po prostu jest zepsute, że żbuk się zrobił. No i tutaj mamy malucha. Tak jak mówiłem, wczoraj się wykluł. Jeszcze skorupka tu leży. No i to tyle. Nie no, żartowałem. O, tutaj mamy młodego, którego wpuściłem. I samodzielnie, z czego się bardzo cieszę. A tutaj mamy samiczkę, która siedzi na trzech jajkach. Tylko nie chcę wyciągać tej budki, bo po prostu trudno ją się wyciąga, bo... Ten patyk nie daje, nie można jej wyciągnąć do końca. Także ogólnie jak robiłem tą wolierę, to musiałem włożyć już tą budkę. Także trochę taka lipa, ale trudno. Tutaj, do tej budki muszę zrobić denko. No to nie będzie jakieś takie aż tak trudne. Starczy się listewkę jakąś większą, się przybije gwóźdźkami małymi albo takerem. Tak ona się prezentuje i chcę ją gdzieś tutaj właśnie też powiesić, zrobić nawet takie tutaj podstawkę, bo po prostu widzę, że one bardziej wolą tak jak tutaj jest w powietrzu niż tak jak tutaj. No tutaj matka karmi młode. I jeszcze tutaj, w tej pierwszej budce są 3 jajka, 2 jajka, czyli 2 są zalężone, no ale już mi się nie chce pokazywać. Zostaw lajka, suba, cześć.